Cześć, zapraszam Was na film na temat zimowego ubioru w góry. Wybierając się zimą w góry, szczególnie ten pierwszy raz, trzeba pamiętać o tym, że zima w górach jest bardziej surowa niż ta w mieście. Jest dużo śniegu, jest też dużo mroźniej. Bardzo ważne w zimowym ubiorze są warstwy i to, żeby odpowiednio je sobie dobrać do panujących aktualnie warunków. Ważne jest też to, żeby nie ubrać się ani za lekko, ani też za ciepło. Nie będzie dobrym pomysłem ubranie bardzo grubej i ciężkiej kurtki na podejściu, tak samo jak nie będzie dobrym pomysłem schodzenie w samej bieliźnie już na zejściu. Dobierając sobie ubiór na zimową wycieczkę, należy na początku skupić się na doborze tego, co będziemy mieć najbliżej ciała, czyli bielizny. Do tej grupy należy też taka podstawowa bielizna, czyli majtki, bokserki, a dla pani topy, które z powodzeniem zastępują biustonosza. Bielizna może być uszyta z włókien syntetycznych albo z wełny merino. Wełna merino na zimę jest bardzo dobrym wyborem, ponieważ ma świetne właściwości termoregulacyjne oraz antybakteryjne. Tak samo to dotyczy również bielizny termoaktywnej, czyli koszulek oraz leginsów. Mogą one być zarówno syntetyczne, jak i właśnie z wełny merino. Tu mamy też koszulki dla przykładu pokazane z wełny merino. Przy wyborze takiej bielizny bardzo ważne jest to, żeby ją dobrać sobie odpowiednio do celu i warunków. Bielizna występuje w różnych grubościach i inna będzie potrzebna osobie, która porusza się szybko, na przykład na skiturach albo na takich intensywnych, szybkich, jednodniowych wycieczkach, a inna będzie potrzebna osobie, która takim spacerowym tempem sobie przemierza po prostu górskie szlaki. Oczywiście czym wolniejsze tempo, ta bielizna powinna być cieplejsza. Ale poza tempem samej wędrówki ważna jest też pogoda, czyli jaki duży tak naprawdę jest mróz. Bo czym on będzie większy, tym bielizna także powinna być cieplejsza, żeby przez cały dzień było Wam w niej komfortowo. Pierwszą warstwą w zimowym ubiorze będą oprócz bielizny także skarpetki. Skarpetki na zimę można ubierać na różne sposoby i także o różnych grubościach. Tutaj bardzo dobrym wyborem jest również wełna merino z tych wymienionych już wcześniej względów. O sposobach ubierania mówię, ponieważ skarpetki można założyć sobie również warstwowo, czyli na stopy najpierw takie cieńsze, typu linery, a na naprawdę mroźne warunki dodatkowo jeszcze grubsze skarpetki jako druga warstwa. Oczywiście można też postawić na jedną grubą warstwę czy średnią, to wszystko też zależy jakie macie buty. Jeśli chcecie się o więcej o skarpetkach dowiedzieć, to odsyłam Was do filmu Sławka, który bardzo dobrze zgłębił ten temat. Ja już jestem ubrana w kolejną warstwę, jak widzicie jest to bluza typu polar. Taką bluzę możecie założyć jako pośrednią warstwę pod kurtkę zewnętrzną, ale w sprzyjających warunkach może to być też Wasza tak naprawdę ostatnia warstwa właśnie zewnętrzna. Pod warunkiem, że będzie sucho i nie będzie wiało. Polary dobrze oddychają, więc sprawdzą się na podejściach, ale właśnie nie chronią od wiatru, więc wtedy należy założyć na siebie coś dodatkowo. Polary mogą też mieć różne warianty, mogą mieć różne grubości materiału i każda marka ma jakiś swój rodzaj takiej bluzy typu polar. Na przykład Salewa stosuje materiał o nazwie Polar Light. Mogą się różnić również między sobą wykończeniem. Może to być drapana warstwa wewnętrzna, a gładka na zewnątrz, ale może być też taki polar, który ma obie warstwy o takiej drapanej strukturze miękkiej. Znowu nastąpiła szybka zmiana warstwy, ja już teraz stoję w softshellu i taki softshell może być Waszą warstwą zewnętrzną założoną właśnie na polar, gdy wieje. Jednak jeśli w takiej kombinacji okaże się, że jest Wam za ciepło, to śmiało możecie polar ściągnąć, a założyć softshell na samą bieliznę termoaktywną, to już Wy decydujecie. Softshelle mogą mieć różne gęstości materiału i czym ten materiał będzie gęstszy, tym będzie lepiej izolował od warunków zewnętrznych. Mogą również mieć różne wykończenia tej warstwy wewnętrznej od strony ciała, ponieważ może ona być drapana i przypominająca swoją strukturą właśnie taką bluzę polarową, wtedy ona troszeczkę lepiej będzie nas dogrzewać. Sam softshell nie jest wodoodporny, ale przy lekkim opadzie, jeśli ma impregnację DWR zewnętrzną, może nas uchronić przed
zmoknięciem. Tylko tak jak mówię, lekki opad, ewentualnie lekka zadymka śnieżna i taki sobczel wystarczy. Mnogość zimowych warstw daje nam ten komfort, że możemy nimi żonglować dowolnie, tak jak nam to pasuje, żeby czuć się komfortowo. Jeżeli jesteście ubrani w polarna, to zakładacie sobczel i okazuje się, że jest Wam za ciepło, no to możecie ściągnąć polar. Jeśli okaże się, że bez polaru w samym sobczelu jest Wam za zimno, to na ratunek przychodzą jeszcze takie cienkie warstwy pośrednie. Ja mam akurat na sobie taką cienką bluzę z merino, to jest około 260 gramów, ale też możecie znaleźć w sklepach ich syntetyczne odpowiedniki. Są one równie dopasowane do ciała, ale bez problemu założycie je na bieliznę termoaktywną. Przyszedł teraz czas na warstwę, którą z powodzeniem można nazwać typowo zimową kurtką. W tej kategorii znajdziecie kurtki, które są z ociepliną syntetyczną bądź puchowe. Różnice między nimi przedstawiam akurat ja na innym filmie, natomiast dzisiaj dopowiem to, że jest to warstwa zazwyczaj zewnętrzna, zakładana na cienką lub grubszą bluzę. Tu już musicie sobie dobrać sami do własnej termiki i panujących na zewnątrz warunków. Natomiast ta warstwa nie chroni Was przed deszczem i jakimkolwiek innym mokrym opadem. Żeby Wam z tym zimowym ubieraniem się nie było zbyt łatwo, to mamy tutaj jeszcze do pokazania dla Was takie coś pomiędzy kurtką a bluzą. Przód i tył jest tutaj ocieplony akurat syntetyczną ociepliną Primaloftem, natomiast rękawy są z takiego gładkiego materiału na zewnątrz i drapanego po wewnętrznej stronie. Czyli takie coś pomiędzy polarem a cienką bluzą. Będzie to dobrze oddychało, na przykład na podejściach, ale dzięki tej strefie newralgicznej będzie też bardzo dobrze izolowało od zimna. Najbardziej zewnętrzna warstwa i jednocześnie taka, która chroni nas przed takimi najbardziej nieprzyjaznymi warunkami, jest hardshell, czyli kurtka przeciwdeszczowa. O tym, co ona powinna w sobie mieć, opowiada Bartek na innym filmie. Ja zaznaczę, że przy zakupie takiej kurtki warto zwrócić uwagę na to, co nam się zmieści pod spód. Przy bardzo dużym mrozie może być szansa, że będziemy chcieli założyć pod nią nawet puchówkę, więc warto mieć na nią miejsce. Hardshell nosicie sobie dowolnie, jak tylko chcecie, na co chcecie. Może to być cienka bluza, grubsza bluza, może to być też sama bielizna termoaktywna. Jeżeli na zewnątrz jest dosyć ciepło, ale mokro i chcecie się uchronić przed opadem. Hardshell też ma drugą funkcję, bardzo dobrze chroni przed wiatrem, a on zimą jest dużo bardziej wyziębiający niż latem i warto też się od niego dobrze ochraniać. Mamy już dobrze podobierane górne warstwy, więc możemy teraz przejść do spodni. No i tutaj Was pocieszę, bo sprawa jest nieco łatwiejsza i w ciągu dnia nie będziecie ich już przebierać. Na zimę spodnie, najbardziej uniwersalne, będą takie softshellowe. Chronią one od wiatru, mają zazwyczaj powłokę, która chroni też od wilgoci, więc w kontakcie ze śniegiem nie będzie przeszkód. Mają też różne wzmocnienia, inne elementy, które są przydatne. Możecie obejrzeć film dedykowany właśnie takim spodniom, więc zobaczycie, na co jeszcze warto w nich zwrócić uwagę. Natomiast innym rozwiązaniem mogą być spodnie przeciwdeszczowe z membraną. No i te spodnie nie będą Was dogrzewać, więc pod nimi warto założyć coś ciepłego. Mogą to być właśnie inne spodnie, tylko takie bardziej dopasowane i nieco z lżejszej konstrukcji, żeby wygodnie Wam się poruszało w dwóch warstwach. Mogą to być też leginsy. To w zależności jaka jest pogoda, jaka jest temperatura, tak żeby Wam po prostu było ciepło. Spodnie z Gore-Texem czy z inną membraną wodoodporną chronią właśnie bardzo dobrze przed wszystkim, co jest mokre. Dlatego często korzystają z nich na przykład wspinacze. To już do bardziej zaawansowanych działań, gdzie tam mamy kontakt z lodem. Na początku filmu mówiłam też o leginsach w kontekście bielizny termoaktywnej. To jest bardzo ważna warstwa i jeżeli jest Wam zimno w samych spodniach, to jest szybki i prosty sposób, żeby nie kupować cieplejszych spodni, ale zarzucić sobie właśnie pod spód takie leginsy, które Was odpowiednio dogrzeją. Na koniec przyszedł czas na dodatki, czyli czapki, rękawiczki, kominy, chusty, kominiarki. Wszystko to, co jest małe, warto, żeby było pod ręką i czym możemy szybko i łatwo wyregulować termikę ciała.
Czapki mogą mieć różne grubości. Można je założyć pod kask, jeśli jest odpowiednio cienka. Można założyć grubą czapę, jeśli bardzo marzniemy. Tak samo rękawiczki mogą być cienkie, mogą być grubsze. Możemy je zakładać warstwowo, jedna na drugą. To wszystko wypracujecie sobie sami. Ja Wam nie powiem tutaj dokładnie, jak macie zrobić, bo to zbierana praktyka, doświadczenia, metoda prób i błędów i będziecie mieli swój zestaw, z którym nie będziecie chcieli się rozstawać. Ja na przykład jestem fanatykiem buffów. Dla mnie ich nigdy za dużo. Potrafię wziąć do plecaka 3 i wszystkich użyć, więc polecam. Oprócz tych dodatków, co mam na sobie, jeszcze są substuty. O nich mówię w innym filmie, więc Was tam odsyłam. No i co? I tyle, jeśli chodzi o dodatki. Pokazaliśmy Wam właśnie wszystkie warstwy zimowego ubioru i warstwy są idealnym tutaj stwierdzeniem, ponieważ zimowy ubiór to przede wszystkim warstwy, 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 jak w szeregu. Ma 100% rację, ponieważ lepiej jest założyć i mieć kilka ubrań o lżejszej konstrukcji, sobie je odpowiednio dobierać, ściągać, zakładać, niż mieć coś na sobie tylko grubego, ciężkiego i raz się z tym przegrzać, a potem przez to, że się przegrzaliśmy, wychłodzić. Na podejściach będzie nam ciepło, bo jest intensywniejszy wysiłek. Na zejściach będzie nam chłodniej, wtedy warto na siebie coś zarzucić. Po całym dniu będziemy szybciej marznąć, bo będziemy zmęczeni. Więc to wszystko regulujemy właśnie tymi warstwami i zima to są po prostu warstwy. Warto je mieć w plecaku, nawet jeżeli ich nie użyjemy, ale warto je po prostu mieć. Od nas dla Was o zimowym ubiorze to na teraz wszystko, ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bo to jest skomplikowany temat, to zadawajcie nam je w komentarzach, my chętnie odpowiemy i będziemy Wam jakoś próbować dobierać zestawy. Natomiast to już wszystko, do zobaczenia w innych filmach.